Dwa lata temu zorientowałam się, że coś jest z moim organizmem nie tak. Odczuwałam silny niepokój i ból w lewej piersi. Musiałam to sprawdzić. No i okazało się, że nie było dobrze. Zdiagnozowano u mnie nowotwór złośliwy. Czekała mnie operacja, chemioterapia i naświetlania. To było straszne, ponieważ bałam się, co to będzie, jak zareagują moi najbliżsi, jak zareaguje mój organizm. Ale jednocześnie wiedziałam, że muszę położyć swoje zaufanie w czymś znacznie trwalszym niż tylko życzenie, że wszystko będzie dobrze. I cieszę się, że mogłam przechodzić przez to wszystko z Panem Bogiem. Bo 17 lat wcześniej, kiedy jeszcze byłam mocno zagubioną nastolatką, przyszły do mnie do akademika dwie dziewczyny i zaproponowały rozmowę na temat czterech praw duchowego życia. Po prostu pokazały mi najważniejsze elementy Ewangelii. I mimo to, że je znałam, nie wiedziałam, co z nimi zrobić. Wiedziałam, że Bóg mnie kocha. Wiedziałam, że jestem grzeszną osobą, nie jestem w stanie żyć według Jego standardów. Wiedziałam też, że Bóg posłał swojego Syna na świat, żeby umarł za grzechy ludzi. Ale wtedy dowiedziałam się, że ja też mogę coś osobiście z tym zrobić. Mogę przyjąć Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i pozwolić Mu przemieniać moje życie. I uczyniłam to w modlitwie. I od tej pory widziałam naprawdę bardzo duże zmiany w moim życiu. Potrafiłam przebaczyć osobie, która bardzo mnie skrzywdziła. Też czytając Pismo Święte, stało się to dla mnie żywym słowem. Umiałam zastosować to w życiu i widziałam zmiany pozytywne w życiu. Później, gdy przyszedł ten kryzys, cieszyłam się bardzo, że przez te lata, kiedy było w miarę spokojnie, poznawałam Pana Boga, czytając Jego Słowo, bo łatwiej mi było po prostu zaufać, że On mnie nie krzywdzi, że jest kochającym Bogiem, takim samym jak przedtem. Że może nawet ze złej rzeczy zrobić dobro w moim życiu. I mogłam Mu zaufać i przejść przez te całe trudne doświadczenie w miarę komfortowej sytuacji. Nie załamać się pod ciężarem, tylko patrzeć, że mogę coś z tego zrobić też dobrego w swoim życiu, że mogę się dużo nauczyć o Nim, o Jego suwerenności, o sobie, że mogę liczyć na przyjaciół, którzy wspierają mnie w modlitwie. I widziałam, że to działa, że Bóg jest blisko, że dalej mnie kocha i że przeprowadzi mnie przez wszystko, co tylko da w moim życiu.